budka gdzieś o godzinie 6, nie mam głosu, dzień dobry, zrobię sobie kawę i tak, o 6, a nie o 4, jak zazwyczaj często bywa przy lotach. No i dzisiaj rozpoczynam swoją podróż. Nie lubię podróży samej w sobie. Taksówki, samoloty, odprawy, autobusy i co tam jeszcze się wymyśli. Już wolałabym taki teleport, wiecie? Każdy by wolał pyk, pyk i być na miejscu. Należy się dobrze bawić, załatwić dużo rzeczy i znaleźć w innym miejscu. Należy przeżyć podróż, która zaraz mnie czeka. A dzisiaj podróżuję wyjątkowo do Warszawy. Ale się będzie działo, ale będzie zabawa, ale będzie fajnie. Tylko najpierw podróż. No, także dzisiaj Warszawa. Vlog chyba dwudniowy, bo będzie się dużo działo. Ale tak, zobaczymy. Dobry, dzień dobry, ponownie. Przed chwilą się witałam, ale witam się jeszcze raz, bo już jest drugi dzień. Z tego pięknego pokoju każdy wie, gdzie jestem i u kogo jestem, bo tu nie da się tego ukryć faktu. Wszędzie jest Red Lipstick Monster. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo głównie byłam w podróży, potem przyjechałam Chciałabym zwrócić uwagę, Ewa, że minęło 2,5 tygodnia, a tu jest nadal porządek. Jest naprawdę czysto, Ewa mnie tu super przyjęła. No bo jak się zrobi takie mega w ogóle porządki, to potem motywuje. Tak, żeby to trzymać. Śpię w ogóle z miliardem kosmetyków, jest i super. I z kotami oczywiście. I z kotami. No a wczoraj nic nie nagrywałam, bo jakoś się tak dzień potoczył, że spędziliśmy go wszyscy bardzo prywatnie. No, a dzisiaj już będzie się działo. Dzisiaj dużo. Ewa, wielki dzień. Tak. Zamknięcie twojej trasy. No, książkowej. Warszawa. Warkali. Ja też się wybieram, zobaczyć jak to wygląda, ile was przyjdzie. Także widzimy się, a póki co kawa, śniadanie i zbieramy się. Śniadanie zjedzone, komputer tak troszkę ogarnięty, żebyście nie zostawali na długo bez odpowiedzi. Straszne mam woreczki pod oczami, a nie siedziałyśmy wczoraj wcale tak długo. No i zbieramy się do wyjścia pierwszego, no make-up, idziemy załatwić spraw kilka, w pobliżu domu, prawda? Tak. Więc możemy wyjść w takim właśnie wydaniu, no a potem będziemy wracać do domu i dopiero na spokojnie się zbierać, malować, ogarniać, doprowadzać do człowieczego stanu, no i właśnie szykować na spotkanie, a póki co lecimy, a zabieramy was ze sobą, więc zobaczycie gdzie idziemy. Na zimowo w tej Polsce. A co lepiej powiedz? Ewa ogląda. Ja już jestem po. Tamta. Jestem przed, ale czekaj, bo wszyscy sobie pomyślą, że ja coś szykuję. Jest dobra. Ej, co? Naprostuj się. Nie myślcie, że Asia się szykuje do ślubu, po prostu przechodzimy koło. Po prostu kiedyś może mnie to czeka, ale nigdy nie wiadomo. Te panie mają takie w ogóle. A może takie? O, bardziej. A nie, to już są takie bardzo podruchy. Ledruchem. Idziemy, Ewa idzie wyrwać włosy. A ja posiedzę. O, no, ta jest piękna. Tak. W ogóle to jest podwójny vlog, zobaczcie. Tak, to jest podwójny vlog. Ludzie pewnie na nas patrzą jak na wariatki. A Ewa idzie wyrwać włosy tutaj. Ja na nią poczekam. Cierpliwie, nie dam się skrzywdzić. Mamy przygotowane stanowiska. Piękne. Ogarniamy właśnie stanowiska. Tak. Dokładnie, jeszcze my jesteśmy nieogarnięte. Wróciłyśmy już, Ewa, jeszcze chciałam wam coś powiedzieć. Druga. A Ewa nagrywa. Bo właśnie Ewa się wywoskowała, a ja chciałam naprostować, bo ja powiedziałam, że nie dam się skrzywdzić. A Ewa mi powiedziała, że tam jest bez krzywdy można bez się krzywdy. Wywoskować. Ja się w ogóle tam relaksuję, to jest jedyne woskowanie, które że nie mają boli. Wosk niebolący. No, naprawdę, jest super. Nawet paszki wrażliwe. Ja mam bardzo wrażliwe. A ja też mam wrażliwe, ale się zaczynamy malować. Chciałam do tego przejść, także metamorfoza czas. O, ja jestem gotowa i Ewa chyba też. Malowałyśmy się razem. Jestem zadowolona z mojego makijażu dzisiaj. Nawet ładnie wyglądam. Od Ewy mam tą pomadkę. To jest Kat Von D. No i jestem taka charakterna. Nawet pierwszy raz w życiu mam na sobie choker. I mam wrażenie, że zaraz mnie udusi, ale dam radę, wytrzymam, nie ściągnę go. No i jeszcze, od Ewy jeszcze mam rzęsy. Bardzo dawno nie miałam rzęs. No, Ewa mi przykleiła i wyglądam dobrze w rzęsach. W rzęsach jednak się wygląda dobrze. Ale żeby to się chciało na co dzień. Jesteś gotowa też? Nie, jeszcze Ewa, jeszcze włosy. Rzęsy super, nie? I łeb muszę jeszcze nałożyć. Jeszcze Ewa, włosy i ten. Ja też chcę zobaczyć. Ja już sobie ułożyłam, ale nie jakoś wybitnie, więc... Ewa, pięknie w tych włosach. Ta-da! Ślicznie. Pięknie, jesteśmy gotowe. Dopiero dzieją czary. W takim świetle to można działać. Tak, od razu. Nie?
pięknie wyglądamy. Pięknie. Żeby wszędzie takie światło za nami chodziło, nie? No. To by było dobrze. Się? Bo ja tak, a Ewa nie. Nic. Ona ma doświadczenie, a ja będę wychodzić na scenę po raz pierwszy, więc jestem zestresowana. Za ciebie się stresuję. Tak. Bo właśnie nie umiem trzymać tego wszystkiego na ręce. Zmienię ręce. Jestem praworęczna, a ważne jest dla mnie, żeby operować dobrze kamerę, bo jesteście właśnie do vlogu, który będzie pewnie jutro. Dobra, więc tak. Spokój, przyjaźń, miłość. Ewa robi fotkę. Wszyscy tam, co macie książki, dajcie je do góry, na fotkę. Ja mogę nagrać, jak Ewa się przygotowuje. Ja jestem bardziej zestresowana niż Ewa. Nie, przestań! Już mi się ręka czai. No, ale mogłam sobie nagrać Ewę, przywitać Ewę też. Nie widzieliście tego? Ewa jest przygotowana, ma mazaki. To lecimy. Stworzyłam drugą kolejkę, która w ogóle od godziny już, bardzo się zszokowałam, nie maleje, stoi od godziny. Witam się tutaj z dziewczynami. Cześć! Tu jest kolejka Ewy, która jest dużo większa, ale w tym czasie tutaj dużo osób wchodzi do mnie, jest mi bardzo miło, ale w ogóle się na to nie przygotowałam. Zasło mi gardle, mam nadzieję, że ktoś mnie to zaraz poratuje wodą i podpisuję dalej, robię fotki. Tak? A ja się na chwilę zerwałam, żeby kupić sobie wodę przede wszystkim, już prawie całą wypiłam. W ogóle nie byłam przygotowana na to, że tak wiele z was do mnie podejdzie. Teraz jestem na górze i patrzę prawie na Ewę z góry. Nie, to nie miało być dwuznaczne. Jednoznaczne. Ewy, te dziewczyny machają, widzą mnie, dojrzały mnie. No, a ja uciekłam. Ewy co prawda nie widzę, ale widzę tą ogromną kolejkę, która właśnie do niej jest. I pokażę wam. Kolejka prezentuje się następująco. Na pewno dziewczyny, o, dziewczyny machają, widzicie? Machają. O, machają, widzicie? No i stoją tam w kolejce, jest taka kolejka. No, a ja trochę zapoznaję się, Ewy nie widać, bo jest za tym wielkim banerem Empikowym. Kolejka jeszcze długa, ja tam pewnie jeszcze wrócę, ale muszę chwilę odpocząć. Musiałam, o, machają dalej dziewczyny. Ej, odmachał im, hej! No, ale musiałam się na chwileczkę zerwać właśnie. Po wodę, przejdę się i wrócę. A teraz jestem z drugiej strony. Patrzcie, jakie kochane dziewczyny! Leżą, odpoczywają, jedzą, siedzą. Tu idziemy dalej. I tam gdzieś za winklem jest Ewa. Spróbuję tam podejść, bo chcę zrobić zdjęcie. Ale wszyscy w ogóle tak koczują to słodkie. O, jest. Widać tutaj też Ewę w pięknej świątecznej aurze. No, co prawda Ewy jeszcze nie widać. Chyba mój zoom jej nie zoomuje. Bo moje oczy widzą. Jest w pięknym świetle. Aniołem jest. Dlatego jej nie widać. Do mnie? Kasia do mnie dotarła z butem w ręku. Robimy przerwę na jedzenie i na shopping. Wybieramy coś. Ja jestem trochę zmęczona. To takie, wiecie, buty do ust. Ale pasują, nie? W tej kamerze. Wybieramy jak zwykle New Balance sprawdzone i najlepsze. Zobaczymy, co tu nam się upatrzy. Które? No właśnie, standardowo tendencja. Ja wybrałam te czarne, białe i szare i tak w kółko. No i ale mierzymy, myślimy. Ja tu jeszcze mam takie wkropki, wybór jest, o i też mam ten, wybór jest ogromny. Ja tu w rozpiętych butach siedzę, no i próbujemy zdecydować. Jeszcze zimowe. Jeszcze zimowe, jeszcze są. Zimowe, tak, jest duży wybór. Jestem strasznie zmęczona, a ona dalej robi te zdjęcia. I dalej ją widzimy i ona dalej robi te zdjęcia i dalej podpisuje. Jest mega kochana i cierpliwa. No i cyka sobie te fotki. Kolejka już tutaj się skończyła. Teraz tylko tam jest już taki ogonek ostatni, ale myślę, że jeszcze dochodzą pojedyncze osoby. No, a Ewa dalej cielnie cyka fotki i się przytula. Nie wiem, czy to widać, ale jest taka kochana. Ewa robi zdjęcia z chłopakami, z dziewczynami, ze wszystkimi. Wojtek filmuje. A Ewa dzielnie siedzi, dorobiła się już jakichś oczu. Jest zaabsorbowana widzami.
Już nie zostało dużo osób, bo już jest bardzo późna godzina. Jest za 10:10, więc chyba trzeba będzie dzisiaj dłużej w pracy zostać. No, wszyscy już zmęczeni, ale Ewa dalej daje radę. Nagrywa też vloga. O, tu mamy już taką silną grupę wsparcia, czekającą. A Ewa dalej tam, ale już dobiega do końca. A ktoś tu jeszcze do mnie czeka, więc idę robić vlog. Tak jest? Najważniej to trwałe. Stały tam z nami, czekały. Tak, grupa. Żyjesz? Ewa wygląda pięknie. Cała jest Asia, są wszyscy. Jest i my. Jak to jest? Ostatni będą pierwszymi, prawda? Nie jest źle być ostatnią, prawda? Na pierwsza minut 30. A tak naprawdę to jest... Nie, druga prawie. Druga prawie. Za 15 druga. Tak. Ej, mega późno. Skończyliśmy, no, przed 23. A, ale tak 5 do 23. Arkadia musiała się chwilę przedłużyć. Przedłużyła się. Tak. Potem jeszcze jakaś kolacja, posiedzieć, tak, chwilę porozmawiać. Ale było super. Już padamy, ale było super, no. Naprawdę. Ja też się super bawiłam. Spodobało ci się takie spotkanie? Bardzo. No, Asia też poznała sporo podpisów. No, właśnie mam zdziwione. Dobrze, bardzo dobrze. Ale bardzo było miło. No. Dlatego bardzo wam dziękujemy. Dzięki. Już idziemy spać. No. Jeszcze kończymy vloga Ewy. Tak, jeszcze ja dogrywam końcówkę u siebie i... Jutro mamy dzień relaksu, ale jeszcze nas zobaczycie wspólnie w akcji. Tak, tak, mamy pomysł na bardzo fajne filmy. Dokładnie. Do nakręcenia razem. A póki co się żegnamy. Do zobaczenia. Pa!